Jeśli nie masz za co kupić swojego wymarzonego składu, zapraszam Cię do superkońsy.pl. Tanio, szybko i bezpiecznie, a dodatkowo z hasłem Kinetyk płacisz 5% mniej. Link w opisie, polecam. Cześć, siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj, jak widzicie, top 10 najlepszych pomocników do kariery w FIFA. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, rozdrobniłem się o tyle, że będę robił osobny odcinek o środkowych pomocnikach i osobny o bocznych pomocnikach i skrzydłowych. Dlatego dzisiaj formacje takie jak środkowy pomocnik ofensywny, środkowy pomocnik i środkowy pomocnik defensywny. Standardowo będą tutaj jednak 3 karty złote, 3 karty srebrne, 3 karty brązowe, no i oczywiście jeden zawodnik specjalny, który zrobił na mnie dość duże wrażenie. Jak jednak również widzicie, pojawiła się ramka z wiekiem, to o co mnie prosiliście, dlatego też mam nadzieję, że również inne propozycje, pomysły, no i oczywiście uwagi dotyczące czy tej serii, czy innych znajdą się w komentarzach, bo do komentowania filmów serdecznie zapraszam. Jak wiecie, staram się odpowiadać, jak wiecie, staram się czytać to wszystko, dlatego też wszystkie pomysły standardowo w komentarzach, a my cóż, przejdźmy już do pierwszego zawodnika, którym jest Kowalenko. Jak widzicie, 75 overalla, Szachtar Doniec, Ukrainiec, ale statystyki naprawdę całkiem niezłe. Wszystkie powyżej 60 lub równe oczywiście 60, no ale mimo wszystko, czegoś tutaj brakuje, brakuje tutaj paru sezonów, bo ten 20-latek może rozwinąć się nawet do takiego overalla, jak widzicie teraz na waszych ekranach, a może nawet więcej, kto wie, zależy jak będziecie trenować, jakimi schematami, jakimi formacjami grać. No ale tutaj już widzimy kartę Ukraińca, która jest przewidywana w tym momencie, taki jest jego potencjał, czyli 87. Bardzo dobry pace, super dribbling, również inne statystyki naprawdę na światowym poziomie i spokojnie tego gościa możecie wystawiać na ofensywnej pomocy, ale również chociażby na środkowym pomocniku, bo mimo że te 73 defensywy troszeczkę tu zawadza, żeby Kowalenko trafił za parę lat do gangu Hulita, tak tutaj no naprawdę statystyki na środkowego pomocnika i tak perfekcyjne. Lecimy dalej, kolejnym zawodnikiem jest Mikel Merino, kolejny 20-latek, tym razem Borussia Dortmund. No i cóż, statystyki są średnie, nie powiem, żeby tutaj były jakieś bardzo dobre, bo te 60-tki no nie wyglądają aż tak super, ale Mikel Merino po paru sezonach może wyglądać w następujący sposób. 86 overalla, wszystkie statystyki powyżej 75, dobry dribbling, niezła fizyczność, idealny środkowy pomocnik do waszych karier, a dodatkowo jest Hiszpanem z Bundesligi, czyli generalnie nawet praktycznie do każdej realnej kariery powinien być dosyć dobry. Dalej kolejny Hiszpan, Marcos Llorente, tak to się powinno w tym momencie czytać. Jak widzicie, statystyki perfekcyjne na środkowego pomocnika, jednak perfekcyjne dla dość przeciętnych klubów. Ale jeżeli chcecie stworzyć klub, potęgę, no to warto zainwestować w tego zawodnika, przetrzymać go, bo ten młody, zaledwie 21-letni zawodnik może rozwinąć się nawet do takiego overalla 86. No i jak widzicie, już te staty są zdecydowanie lepsze. Najlepsza to oczywiście statystyka podań, 88, również 86 fizyczności. Troszeczkę te strzały zawadzają, żeby miał wszystkiego powyżej 70. Wszystkiego mieć nie można, ale można mieć naprawdę bestialską kartę. A kto wie, może rozwinieć się jeszcze mocniej i może rozwinieć się nawet do takiego poziomu, że wszystkie statystyki byłyby nawet powyżej 80. Przejdźmy już do kart srebrnych. Karty srebrne, no i najpierw zawodnik, którego bardzo chciałem dać na kartę specjalną, ale przyznam szczerze, stwierdziłem, że ta karta specjalna jest kartą, która też czasem ma was po prostu zaskoczyć. A to jest ktoś, kogo osobiście znałem, a wcale nie interesowałem się jeszcze w tej chwili za mocno srebrnymi kartami. No więc, no stwierdziłem, że damy tym razem takiego gościa już do zwykłego zestawienia i jest to Fosu Mensah. No jak widzicie, statystyki bardzo dobre jak na gościa, który ma 72 overalla, który no jest kartą srebrną, oczywiście w karierze kart nie ma, ale tak jak mówię, to jest tylko porównanie w tym momencie, żeby to wszystko było dość przejrzyście. 80 pace'a, to na pewno robi wrażenie na takiej karcie, która jest defensywnym pomocnikiem, ale słuchajcie, spokojnie, on ma dopiero 18 lat, a po paru sezonach mając 20, 22 lata, może wyglądać w taki właśnie sposób. 87 overalla, 92 pace'a na defensywnej pomocy, 88 defensywy, 93 fizyczności, prawie te strzały weszły na poziom 80, tak się zastanawiałem, czy ani wrzucić mu tej 80, ale mówię nie, trzeba być solidnym, trzeba być obiektywnym, może wy go wytrenujecie, do tej 80, czego wam bardzo mocno życzę, no i wtedy oczywiście gang Hulita stoi otworem. Lecimy dalej, lecimy do kolejnej srebrnej karty i już to jest Lokelosso. No jak widzicie, liga taka średnia, ale Argentyńczyk to jest akurat nacja, którą prawie wszędzie można sprowadzać.
Statystyki bardzo dobre jak na ofensywnego pomocnika. To już nie jest ktoś, kogo tam można sobie wrzucić na środek pomocy, bo ta defensywa troszeczkę tutaj odstaje, ale po paru sezonach może wyglądać właśnie tak. 86 overall i teraz statystyki, które przydają się na ofensywnej pomocy, po prostu fenomenalne. Super pace, super dribbling, super podania i bardzo dobre strzały. Również fizyczność, która absolutnie wystarczy na ofensywnej pomocy. Na pewno to będzie gościu, który będzie miał świetny rating, jeżeli chodzi o kreowanie akcji i to będzie gościu, który będzie wam robił właśnie tą robotę, taką brudną robotę czasami właśnie w kreowaniu akcji. Będzie potrafił obsłużyć fenomenalnie napastników, no i generalnie rzecz biorąc to będzie gościu, z którego powinniście być zadowoleni. Lecąc dalej mamy już Zinchenko, czyli ostatniego srebrnego zawodnika w tym zestawieniu. Oczywiście nie do końca wiem, kto będzie na karcie specjalnej. Może być brązowy, może być srebrny, może być złoty, ale Zinchenko to jest zawodnik PSV, Ukrainiec. No i kolejny Ukrainiec tak w ogóle w naszym zestawieniu. To mnie troszeczkę zdziwiło, że aż taki ma potencjał. No ale cóż, widząc te statystyki myślicie sobie, o fajnie, niedługo będzie miał 60 defensywy, niedługo będzie miał 60 fizyczności, ale spokojnie, to nie są jedyne statystyki, które mu wzrosną, ponieważ po paru sezonach ten młody Ukrainiec, mający zaledwie, tutaj sobie patrzę na moją ściągawkę, w tym momencie 19 lat, będzie wyglądał w następujący sposób. 89 pace'a, 88 dribblingu, 87 strzałów. Bardzo dobry ofensywny pomocnik, bardzo dobry środkowy pomocnik. Gdzie tylko go wystawicie, tam będzie grał super, bo naprawdę, oczywiście no, bez przesady, ale naprawdę, to jest gościu, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo wszystkie statystyki powyżej 70 połączone z pace'em wynoszącym prawie 90, to jest bardzo duża rzadkość u zawodników. No i też przez chwilę myślałem, czy nie dać go na specjalnego, ale nie, stwierdziłem, że pójdzie tam jeszcze ktoś inny. Lecimy dalej, czas przejść do kart brązowych, no i zacznijmy od zawodnika Tottenhamu, a więc Edwardsa. No i bardzo mi się spodobało w tym zawodniku to, że ma bardzo pełne statystyki, ma 70 pace'a, 50 strzałów, 30 defensywy. No ale zdecydowanie bardziej spodobało mi się coś jeszcze innego. Spodobał mi się jego potencjał, który jest naprawdę wysoki, ale przejdziemy do tego za chwilę. Zaczynając od tej karty, no to naprawdę ten pejsik na ofensywnej pomocy przy brązowej karcie jest całkiem fajny. Szczególnie to jest gościu, którego na przykład będąc z menadżerem słabszego klubu możecie ściągać na wypożyczenie. No ale warto go kupić, bo po paru sezonach może się rozwinąć w następujący sposób. Jak widzicie, 86 overalla, bardzo często pojawia się dzisiaj ta liczba, ale statystyki nieziemskie. 92 pace'a, 94 dribblingu, 88 podań, 78 strzałów. No to już nie jest gościu, którego możecie postawić na środkową pomoc, ale na ofensywnej pomocy naprawdę będzie robił robotę i będzie robił ją świetnie. Drugą brązową kartą jest kolejny Anglik i jest to już Letson, czyli gracz, który ma całkiem wykreowany już w tym momencie profil. No jak widzicie, gracz, który wszystkie statystyki ma powyżej 50, większość powyżej 60, bardzo uniwersalny zawodnik. Po paru sezonach ta uniwersalność może jeszcze wzrosnąć, przenieść się na kolejny wyższy poziom, a może nawet o 2, a może nawet o 3 poziomy wyżej, bo jego karta może wyglądać właśnie tak. Niby ten overall nie jest jakiś super, niby overall 82, ale popatrzcie na to zestawienie statystyk. Wszystkie powyżej 70, 82 pace'a, 85 fizyczności, moim zdaniem wymarzony środkowy pomocnik. Ostatnim zawodnikiem w tym zestawieniu, oprócz oczywiście karty specjalnej, jest Diaz, czyli gracz Manchester City. No tak jakoś wyszło, że dzisiaj zalatuje Anglią, bo to czy Anglicy, czy gracze z Ligi Angielskiej, jeżeli chodzi oczywiście o te brązowe karty, no ale cóż, omówmy teraz Diaza. Troszeczkę rzuca się w oczy oczywiście Hiszpania, Manchester City, myślisz David Silva, ale stop, stop. Ten młody zawodnik może być zdecydowanie lepszy od Davida Silvy, co brzmi dość komicznie, bo oczywiście David Silva jest super, przynajmniej no teraz troszeczkę gorzej gra, ale nie zagłębiajmy się w to, zagłębiajmy się w karierę, zagłębiajmy się w to, jak rozwinąć się może ten młody zawodnik, bo rozwinąć on się może właśnie do takiego overalla, podobnie jak swój poprzednik, niby 82, ale znowu kombinacja statystyk wręcz perfekcyjna. Bardzo dużo pace'a, super dribbling, niezłe podania, dobre strzały. To wszystko sprawia, że warto inwestować w tego młodego zawodnika, warto na niego stawiać, bo po prostu będzie nam się tym wszystkim odpłacać. No i cóż, czas na kartę specjalną. Kartę specjalną, z którą miałem dużo problemów, bo z jednej strony już wam mówiłem, chciałem tu dać Fosu Mensaha, bo wyglądał świetnie. Chciałem tutaj dać, już mogę zaspoilerować, że będzie to srebrna karta. Chciałem tutaj dać brązowe karty, ale stwierdziłem, że one nie rozwijają się aż do takich overalli. No i pomyślałem, tak popatrzyłem na różne potencjały zawodników, na to jakie mieliby statystyki i którą kartą w przyszłości najchętniej bym zagrał. No i wybrałem kolejnego Anglika, a jest to Cook.
Jak widzicie, na srebrnej karcie 71 overalla, ale statystyki już naprawdę bardzo dobre. Z wyjątkiem pace'a wszystkie powyżej, przepraszam, z wyjątkiem strzałów oczywiście, wszystkie powyżej 60. Pace akurat najwyższa wraz z dribblingiem, statystyka 76. No i środkowy pomocnik. To, że ma 71 overalla, to, że powiedziałem, że rozwija się fajnie, to już może wam dawać tutaj troszeczkę podpowiedzi, że naprawdę ta karta może wyglądać fenomenalnie. A może wyglądać w następujący sposób. Jak widzicie, prawie wszystkie statystyki powyżej 80. No to jest strzały feralne, troszeczkę tutaj niszczą cały obraz sytuacji, ale Cook to jest perfekcyjny środkowy pomocnik. Ma wszystko, ma dribbling, ma fizyczność, ma podania, ma pace, ma defensywę, ma te strzały nawet na ten środek pomola. Słuchajcie, zawodnik Burns naprawdę, moim zdaniem, zasłużył na to, aby znaleźć się w tym zestawieniu właśnie jako karta specjalna. Cóż, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę. W komentarzach, tak jak mówiłem, możecie pisać swoje uwagi, możecie pisać, jakich wypiłkarzy dalibyście tutaj. Pamiętajcie, że oscyluję w budżecie około 10 milionów. Żeby, wiecie, żeby było to dość sprawiedliwe, żeby nie dawać na przykład Pogby czy kogoś takiego, bo wiadomo, że jeżeli ktoś prowadzi karierę średnim klubem, no to niekoniecznie na takiego zawodnika byłoby go stać, a te 10 milionów myślę, że jest naprawdę fajną sumą. Tutaj byli zawodnicy zarówno czasami za nawet poniżej miliona, a czasami właśnie za tą górną granicę wręcz, czyli 10 milionów. Nie dawałem tutaj Sancheza, który jest wyceniany na 13 milionów, bo za tyle raczej się go nie wyciągnie. Mam nadzieję, że ten odcinek, tak jak już mówiłem, się wam podobał. Jeżeli tak, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Osoby nowe mogą zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z materiałami. Ja już lecę, trzymajcie się, na razie. I piona.